Hej moi kochani, witam Was we vlogu, prawdopodobnie z marca. Tym razem zaczynam go troszeczkę później, bo dzisiaj mamy już 7 marca. Myślałam, że uda mi się wczoraj zacząć, ale trochę się zagapiłam. No i jestem dopiero dzisiaj. I co chcę Wam powiedzieć, jest rano. Ja za chwilę będę nagrywać film, który pewnie już jest na kanale, bo będzie to druga część mierzenia ubrań z Sinseya. Jakie tam sobie kupiłam na wyprzedaży i chciałam Wam pokazać. A teraz będę sobie robić kawę, żeby się trochę jeszcze rozbudzić. Wczoraj byłam na paznokciach, mam klasycznego Frencha. Powiem Wam, że po tym jak miałam te czerwone wcześniej, tu na tym serdecznym jeszcze jakieś cyrkonie, serduszka, to chyba jednak już mnie nie kręci. To znaczy, może jakbym miała wszystkie czerwone, to jeszcze. Ale jak te paznokcie były różne, jakieś zdobienia, ja jednak lubię jednolite paznokcie, czyli jakby był jeden kolor, to jeszcze okej. Takie całe czerwone spoko. No, ale te zdobienia mnie męczyły już na koniec i w sumie no nie tylko na koniec, bo już jak miałam te paznokcie ponad 3 tygodnie, to już od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby już się nie mogę doczekać właśnie, aż się ich pozbędę. Także cieszę się, że wróciłam do takich delikatnych. Za jakiś czas pewnie też się skuszę na czarne, bo bardzo dawno nie miałam, a to są po Frenchu, to czerń to mój ulubiony kolor na paznokciach, także jeszcze to muszę kiedyś sobie zrobić. A czemu tak też Wam mówię? Bo to są moje, to jest moje 10 kwiatków na Dzień Kobiet. Tak je sobie zażyczyłam, bo to znaczy wiecie, no z kwiatków oczywiście z czym się ucieszyłam, ale uznałam, że szłam na paznokcie 6 marca i pomyślałam, że po prostu możemy uznać, że to są moje kwiatki na Dzień Kobiet, 10 kwiatków i właśnie dostałam to. A jutro Dzień Kobiet, więc będzie też turne po rodzinie, będziemy jeździć. Ale dobra, umyłam sobie włosy, już są prawie, że całkiem suche, gdzieś tam może z tyłu trochę głębiej, ale tak to spoko. Jeszcze mam ciepłe piżamki. Ja już myślałam, że będę w marcu chodzić w czymś cieńszym i słońce będzie mnie budziło rano. A tu niestety no taka szarość paskudnie jest. Właśnie ostatnio ten film, pierwszą część Sinseya nagrywałam wieczorem, no nie wieczorem, tak po południu. Szarość. Nagrywałam tak po południu i w pewnym momencie zrobiło się już tak ciemno, że musiałam po prostu skończyć ten film i przełożyć na inny dzień, bo totalnie już nie było mnie widać. Także dzisiaj piję kawę i idę się pomalować i tą drugą część nagrywam od rana, bo no mimo, że jest paskudna szarość, no to chociaż wiem, że nie zrobi się chyba dużo ciemniej. Więc liczę na to, że dzisiaj już się uda wszystko nagrać. No a już tutaj sobie włączyłam mojego nowego przyjaciela i odpalam kawkę, także chyba dzisiaj pierwszy raz Wam pokażę, jak ta Jura robi kawę. Także no witam Was serdecznie we vlogu z marca. Będę się do Was odzywać, mam nadzieję, co kilka dni i mniej więcej Wam dawać znać, co się dzieje, co u mnie. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć. To w pojawiły się jajka Kinder Joy z Harrym Potterem. Były w zeszłym roku takie pierwsze i my wtedy zebraliśmy całą kolekcję. I teraz jest nowa wersja, że te postacie z Harry'ego Pottera mają elementy z gry w Quidditcha. Są miotły, tam są widzowie z publiczności, widzowie z widowni. Także byliśmy wczoraj w biedrze i w końcu udało się kupić. I niestety z 13 figurek kupiliśmy 29 jajek. 5 w Lidlu najpierw, a później poszliśmy do Biedronki i była promocja 2 plus 1. No więc kupiliśmy 24. I niestety nie było wszystkich. 29 jajek i nie udało się zebrać 13 figurek, bo udało się zebrać
10? Tak, 10. 3 nam brakuje, ale to może później Wam pokażę, bo w jakiś inny dzień. Teraz robię sobie kawkę i zabieram się za nagrywanie, żeby znowu nie zrobiło się za ciemno. Nadal mamy 7 dzień marca i byliśmy teraz wieczorem w Biedronce kupić kwiaty i za chwilę będę składać z nich bukiety dla wszystkich kobiet, jakie jutro Adrian będzie obdarowywać. I mamy 4 bukiety, takie z komplety goździków. Ja najbardziej lubię te takie, widzicie, że są, mają końcówki jasno-różowe, a w środku są ciemniejsze. 2 takie właśnie i 2 jasno-różowe. 4 takie duże zestawy tulipanów, bo była promocja 3+1. I tutaj mniejsze porcje tulipanów. Te są takie jasne, białe albo taki bardzo rozbielony róż. A tutaj te duże zestawy są takie pomarańczowo-żółte. O, 2. I 2 takie jakby czerwone, malinowe, coś takiego. Więc dużo kwiatów, zaraz coś z nich skleję i postaram się Wam też pokazać. I tak wyglądają już gotowe. Trzymam je tutaj w zlewie w kuchni, w kubkach. I tak się prezentują. Wymieszałam wszystkie kwiatki, wszystkie kolory. Poukładałam jakoś tak. I tak wyglądają. Starałam się, żeby wszystkie były takie same, żeby we wszystkich było porówno. No i mam nadzieję, że się spodobają, także zadanie na dzisiaj kwiatkowe zakończone. Hej, wracam do Was już 14 marca. Jest 16, chwilę po 16. Widzę, że jeszcze nie zmieniłam tam na kalendarzu też, ale powiem Wam, że ja zwykle to co kilka dni przekładam. Chodzi mi o ten domek tam. Zazwyczaj tak jest, że co kilka dni przekładam te kostki, bo ciągle o tym zapominam. Ale właśnie dzisiaj przyszłam, bo uznałam, że już minęło parę dni od Dnia Kobiet i nie chciałabym przegapić, zapomnieć, a chciałam Wam pokazać kwiatki, jakie ładne mam. Więc tutaj mam jedną szklankę z samymi tulipanami. Część jest od mojej mamy, bo moja mama była tutaj w Sosnowcu na Dzień Kobiet. No ale jak wyjeżdżała, to powiedziała, żebym sobie zabrała te kwiatki, no bo nie chciała, żeby się zmarnowały, więc część tulipanów jest moja, część mamy. No i tutaj w drugiej szklance, bo ja nie mam takich wazoników, więc w szklankach to wszystko trzymam. No część jest moich kwiatów, może też coś było mamy. To są moje w ogóle ulubione goździki, prześliczne, zobaczcie, że tutaj na dole, tak jakby w głębi, każdy płatek jest ciemno-różowy. Taki, no nie wiem, czerwony, ciemno-różowy. A końcówka jest taka piękna, jasna, jasno-różowa. Bardzo ładnie wyglądają. No i teraz się już zaczynają powoli te goździki wszystkie, widzicie, rozwijać. Bo jak je kupowaliśmy, no to były takie o, jak to, same pączki. A teraz już są coraz ładniejsze i one są bardzo trwałe. Długo stoją w wazonach, więc myślę, że już tulipany umrą, a jeszcze te goździki będą długo, długo mi tutaj umilać dzień. Więc to, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, że tutaj na tym moim kwietniku mam storczyka. I coś mi w ostatnim czasie ten storczyk chorował i nie wiem, czy ja jakiegoś, nie wiem, czy z jakąś ziemią przyniosłam jakieś robactwo albo jakąś chorobę, czy co, ale no niestety coś tu się dzieje niedobrego. Na innych kwiatach na razie nie widzę zbyt dużych problemów, ale tutaj no niestety jakieś takie są klejące liście. Jak się orientujecie co to, to dajcie znać. No ale mimo to udało mu się zakwitnąć. Zobaczcie jak dużo. Widzicie, że on ledwo się wydostał z tej
tutaj ma taki bardzo krótki tą gałąź, ten pęd. Ale jeszcze raz tyle to samych pąków. Właściwie tu są ile? Dwie czy trzy gałązki. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale to jest jedna, druga i tam pomiędzy jest trzecia właśnie gałązka z samymi pączkami. I tak pięknie się prezentuje ten... Czekajcie, jak to pokazać, żeby było lepiej? No, widzicie, ile jeszcze tu pączków i one jeszcze tu na końcówce się nie wszystkie... No, jeszcze nie wszystkie wyrosły. Także będzie mi chyba też ten storczyk długo tutaj kwitł, nim te wszystkie gałązki jeszcze wyrosną, pączki się porozwijają. Także jestem bardzo zadowolona. Spójrzcie, on jest taki malutki, ta gałązka taka krótka, a tych kwiatów tak bardzo dużo. No ale cieszę się. W ogóle muszę sobie chyba go gdzieś postawić w innym miejscu, bo tutaj jak stoi na tym kwietniku tak na samym dole, to mało go widzę. A może jak sobie postawię gdzieś tu na stole, to wiecie, będę mogła się nim bardziej nacieszyć, tak sobie go odwrócę. I teraz jak będę stał tutaj na stole, to będę mogła częściej na niego patrzeć. No bardzo ma dużo pączków. Cieszę się, że mimo tej choroby, właśnie widzicie, że ma jakieś takie dziwne te liście, jakieś pomarszczone. Trochę się kleją, ja nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia, się nie znam na takich rzeczach, no ale zobaczcie. Tu wypuścił gałązkę, ona jest taka krótka, tu coś też wychodzi już. Widzicie? No i tych pączków, ta część z kwiatami, zobaczcie jaka jest długa. A tutaj tej pustej części mało. No, więc tym chciałam się pochwalić, bo to no, kwiatki cieszą oczy. Jak na nie patrzę, to jest takie słodko, ładnie, przyjemnie. Od razu jak jest uśmiech. No a czy coś, jakaś aktualizacja, coś ciekawego, co bym chciała powiedzieć? Powiem Wam, że chyba nie. To znaczy nie to, że się nic nie dzieje, ale... raczej nic, o czym bym chciała opowiadać. To znaczy, wiadomo, no, zawsze są, każdy ma jakieś tam swoje problemy. Co ja mam na tej głowie. Każdy ma jakieś tam swoje problemy. Oczywiście mnie one też nie omijają, więc niestety bywa i tak. Ostatnio ten czas jest taki dosyć ciężki. Różne rzeczy się dzieją, które, wiecie, gdzieś tam mnie martwią. No ale no trudno, no trzeba jakoś sobie, trzeba sobie z tym radzić. Mam nadzieję, że uda się wszystko rozwiązać. I tyle. No na razie nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będę poruszała te tematy. No, teraz też za bardzo nie chcę o nich mówić. No po prostu wiecie, każdy, wiadomo, ma jakieś tam swoje sprawy, swoje problemy. I mnie one w żaden magiczny sposób też nie omijają, także niestety. Ostatni czas dosyć taki ciężki jest, ale póki są to sprawy, z którymi można jeszcze coś, wiecie, zrobić, jakoś tam rozwiązać, coś zadziałać, no to nie wiem, nie załamuję się i mam nadzieję, że będzie ok. Także mam nadzieję, że u Was też spoko. Będę się do Was jeszcze odzywać w kolejnych dniach. Póki co lecę. Do zobaczenia. Hej, wracam do Was z pierwszego dnia wiosny. Nareszcie przyszedł ten dzień, ale co z tego? Ładnie dzisiaj świeci słońce, a ja w grubej zimowej piżamie, bo ostatnio kilka dni jest bardzo zimno. Nie wiem, ile tutaj u nas dokładnie było rano, ale mama mi przysyłała, że tam właśnie u moich rodziców było minus 7 rano.
i cała trawa na podwórku taka oszroniona. Także średnio na razie. Ale może w najbliższych dniach się to rozkręci, ta pogoda, i będzie lepiej faktycznie wiosennie. W ogóle jestem ciekawa, czy jeszcze w najbliższych dniach, tygodniach, nie wiem, pojawi się może śnieg nawet. Ciekawe. Będę się teraz ogarniać, malować i używać nowego podkładu z Oriflame Giordani Gold Age Defying Serum Boost. Teoretycznie nowy, wygląda troszeczkę inaczej, ale kiedyś już Oriflame miało właśnie z tego Giordani Gold Age Defying podkład. No ale może troszeczkę jest poprawiona formuła, jakoś nie wiem, ja się nie mam aż takiej dobrej pamięci, żeby pamiętać, czy ten podkład był taki sam, czy troszkę inny. Ale wydaje mi się, że jest teraz spoko. Dołożyłam troszeczkę klasyka odcięcie płyt 3 z Glam Shopu, bo chcę go zużyć. Już mi tutaj taka końcóweczka została. Także nakładam. Powiem Wam, że mało się tu odzywam w ostatnim czasie, bo dużo się dzieje. Chyba jak właśnie przyszłam tu poprzednio, to Wam mówiłam o tym, że no, różne rzeczy, troszkę cięższe sprawy i taki czas dosyć średni. Muszę Wam powiedzieć, że faktycznie nie tylko u mnie, ale też gdzieś tam w otoczeniu, jak słyszę, dzieją się przeróżne rzeczy, mało przyjemne. I nie wiem, chyba po prostu ten czas był jakiś, nie wiem, co się stało, czy jakiś zła energia, planety się źle ułożyły, czy co, ale naprawdę. I u mnie był taki przeciętny czas, dużo takich trudniejszych spraw do ogarnięcia. Zresztą one się jeszcze tak do końca, jeszcze nie są do końca za mną. A no i też widzę po prostu, że gdzieś tam w otoczeniu ciągną się przeróżne słabe sytuacje, więc dajcie znać, jak to u Was było teraz w tym marcu, bo u mnie średnio i gdzieś tam nie tylko u mnie słyszałam, także słaby ten czas ostatnio, jakiś marzec niekonieczny, ale mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej, naprawdę. I już wkrótce święta, zaczęła się wiosna, także dzisiaj jest środa. No a za tydzień będzie środa, zaraz przed świętami. A zacznie się, wiecie, Wielki Czwartek, piątek, sobota i Wielkanoc będzie. Już się nie mogę doczekać, aż pojadę do rodziców. I trochę, wiecie, już będzie chyba, mam nadzieję, że chyba takie rzeczy, które najbardziej gdzieś tam mnie teraz stresują, to wtedy powinno być już po. Więc bardzo na to liczę, że będzie już po i że będę mogła spokojnie świętować, odpocząć, posiedzieć z rodzicami i się nacieszyć, mam nadzieję, ładną pogodą. Dajcie znać, co u Was, czy ten czas jest dla Was łaskawy, czy też trochę ciężej, jak u mnie. I co, szykuję się, bo właśnie no, muszę jechać do Katowic, co nieco się dowiedzieć, także zasięgnąć trochę informacji. I zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Pewnie wpadnie też jakiś obiad, bo już w sztolni to taka, już Wam nieraz to pokazywałam, moja jedna z ulubionych restauracji. Zmienili menu i są ciekawe nowości, także jestem ciekawa spróbować już czegoś nowego. A w ogóle powiem Wam, że rzęsy mam troszeczkę inne niż zwykle, bo wcześniej robiłam tak, że zaczynały się od 1 do 1 i potem tak stopniowo przechodziły w zewnętrznych kącikach do 4, nawet 5 do 1. Takie, wiecie, były gęste, po prostu takie kocie oko się robiło. Ale ostatnio troszeczkę więcej mi tych rzęs wypada. W sensie moje naturalne jakoś, nie wiem, szybciej rosną, bo jak wypadnie mi rzęsa, to widzę, że jest sztuczna i do niej przyklejona ta naturalna. To znaczy, że te moje już, wiecie, no, bardzo szybko rosną i szybko mi wypadają, przez co też szybko mi się w rzęsach robią dziury. No i ostatnio poprosiłam moją stylistkę, żeby mi porobiła trochę mniejsze te objętości, czyli tak od 1 do max 3 w zewnętrznym kąciku. Bo wtedy nawet jak mi wypadnie trochę tych rzęs, to nie robią się takie wielkie dziury, bardzo widoczne.
tylko bardziej, wiecie, jest to przejście takie delikatne. No i faktycznie sprawdziło się to, bo wypadło mi już trochę tych rzęs, a nadal wyglądają bardzo ładnie. To oko dalej jest podkreślone, ale nie widać aż tak tych dziur, bo tak to wiecie, było czarno-czarno, spacja i dalej czarno-czarno. A teraz to wygląda troszeczkę bardziej, no naturalnie, ale tak wciąż widoczne jest to oko, więc podoba mi się. No i tak wygląda mieszanka podkładów tych. Ale powiem Wam, oba lubię osobno. Podobają mi się na twarzy, jak wyglądają same, samodzielnie, ale mieszam, no bo chciałabym trochę tego zużyć. Także dobra, no ja się szykuję. Włoski sobie umyłam. Zaraz będę dosuszać. Ale teraz, wiecie, spięte, żeby po prostu mi tu nie przeszkadzały. Piżama gruba, żeby nie marznąć. Bo mimo, że za oknem pięknie, to sorry, ale w domu jest zimno nadal i zresztą temperatura jest takie zdradliwe, jest to słońce, wiecie. Niby się wydaje, że ładnie, ale nie. To znaczy ładnie, ładnie, ale temperatura słaba. Wczoraj też kupowałam pierwszą część nowej kolekcji Belle z Gen Z współpraca. Część kosmetyków kupiłam. Może dzisiaj uda mi się dorwać jeszcze resztę. Bo chciałabym zrobić makijaż, test, zobaczymy jakie one są. Powiem Wam, że na początku, już kilka dni temu widziałam je w sklepie, zaraz jak one wyszły do sprzedaży i miałam takie fajne, dużo ciekawych rzeczy. Ta kolekcja na pewno podoba mi się bardziej niż ta pierwsza, która była poprzednio taka kolorowa. Ta jest dla mnie po prostu bardziej ciekawa, interesująca, natomiast te kosmetyki znowu są, wiecie, no wiadomo, współpraca, więc są droższe, no bo Belle musi się to zwrócić też, tak? Wiadomo, że musieli Gen Z zapłacić za współpracę, więc też muszą się odbić, no i to wychodzi na cenie kosmetyków. No więc te ceny są takie, no wyższe oczywiście niż innych kolekcji z Belle i miałam takie, te ceny, nie chcę tego, za dużo to kosztuje. Ale w końcu, tak wiecie, gdzieś tam widziałam na TikToku te kosmetyki, na Instagramie. I myślę, kurde, dobra, no, przetestuję, zobaczę, no. Bo mnie tak kusiły i kusiły, szczególnie, że Wam mówię, tamta poprzednia kolekcja była taka bardzo kolorowa i no nie do końca moja. Poza tymi produktami, z którymi bardzo się spodobały, to reszta tak niekoniecznie jakoś mnie zachwycała po dłuższym używaniu. A tutaj te kosmetyki są troszeczkę delikatniejsze. Wciąż mają być tamte akcenty kolorystyczne, ale delikatniejsze już i trochę bardziej mnie kuszą. Więc ostatecznie się zdecydowałam i wczoraj pierwszą część kupiłam. Dzisiaj mam nadzieję, że się uda drugą. Pierwsza część kosmetyków prawie 200 zł, z czego nie kupiłam tej najdroższej rzeczy, czyli palety do konturowania twarzy, tych zestawów do ust, gdzie jest konturówka i chyba błyszczyk. Także nie wiem. I to jeszcze nie brałam wszystkiego, bo nie wzięłam takiego podkładu do ciała rozświetlającego. Takiej pasty jakiejś błyszczącej, której można użyć na twarz czy na ciało. Eyelinerów, bo są eyelinery biały, czarny i taki metaliczny, złoty oraz srebrny. To wzięłam tylko srebrny, a jeszcze były trzy inne, których nie wzięłam. Więc pomyślcie, ile cała ta kolekcja by kosztowała, gdybym wzięła naraz całość. Jestem bardzo ciekawa, musiałabym sobie to policzyć. Chyba jak będę nagrywać już film, to sobie przed nagraniem policzę to, żeby to powiedzieć na filmie, bo sama jestem bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo droga kolekcja, gdyby tak ktoś chciał kupić całą. No ale cóż, jak widać i tak kupuję, więc ja jestem klientem, konsument idealny. Dobra, maluję się dalej, rozcieram to wszystko i lecę. I odezwę się do Was pewnie znowu za jakiś czas, także no trzymam kciuki sama za siebie i za wszystkie osoby, które mają teraz taki jakiś słabszy czas. Odezwę się do Was wkrótce, mam nadzieję, więc do zobaczenia.
Hej, odzywam się do Was 31 marca. Dzisiaj jest Wielkanoc i jesteśmy u moich rodziców na wsi, akurat teraz na spacerze w lesie z pieskiem. Co Wam powiem? No, ostatni dzień marca, także czas zakończyć vloga marcowego. I przyznam Wam, że mało się odzywałam w ostatnim czasie. Może troszeczkę wiać, ale przepraszam. Po prostu tutaj dzisiaj jest podobno jakiś pył z nad Sahary przyleciał. I jest tak troszeczkę słońce też za taką jakby mgłą. Ale bardzo ciepły, ładny dzień. No w każdym razie mało się w ostatnim czasie do Was odzywałam. W ogóle mam nadzieję, że będziecie mnie w miarę dobrze słyszeć. No i też jakość może nie jakaś wybitna, bo z telefonu, ale ważne, żebym Wam przekazała wiadomość. W ostatnim czasie mało się do Was odzywałam, przez ostatnie tak chyba ze 2 tygodnie, tydzień, półtora tygodnia. Dlatego, że miałam bardzo taki stresujący czas. Zajmowałam się pewną sprawą urzędową, która zajmowała mi po pierwsze dużo czasu i też dużo stresu. Mnie to kosztowało. I szczerze Wam przyznam, że nie miałam głowy do tutaj nagrywania. Też na YouTubie, w ogóle na YouTubie byłam trochę mniej. Bo naprawdę musiałam się skupić na tym, żeby te wszystkie dokumenty porządnie powypełniać, żeby to oddać i żeby mieć z głowy. I bardzo mi zależało na tym, żeby to zrobić jeszcze przed świętami. Dlatego się cieszę, że właśnie na święta to zrobiłam, oddałam i mogę teraz być spokojna już, że mam to z głowy, więc dlatego było mnie mniej, ale tak jak Wam mówię, już to oddałam tam 2 dni przed świętami. Także już teraz jestem troszeczkę spokojniejsza i będę mieć na pewno więcej czasu, więc i mam nadzieję, że w kwietniu się będę do Was więcej odzywać i że w ogóle będę więcej na kanale. No i że wszystko się dobrze poukłada już, także możecie trzymać też kciuki. No i co, no święta u rodziców, piękna pogoda, naprawdę cieszę się bardzo, ja jestem tutaj mega szczęśliwa, bo jest cisza, spokój, jest piękna przyroda, jest piesek, są rodzice, no wiecie, taki i rodzinny czas, ale też miejsce jest bardzo takie urocze. Dlatego bardzo się cieszę i korzystam, doceniam to, jak tutaj mamy ładnie i jak jest przyjemnie. Codziennie spacerujemy z pieskiem, także super, naprawdę cieszę się i cieszę się, że już ten czas teraz będzie taki trochę, mam nadzieję, bardziej spokojny. I tak jak mówię, no postaram się więcej do Was odzywać też w przyszłym miesiącu, też planuję wrócić do takiego regularnego nagrywania, także proszę jeszcze, idziemy chyba tutaj na tą polanę, nie wiem, nie widać jej tak bardzo, ona jest taka dosyć długa, jeszcze z pieskiem tam się przejdziemy, bo już w lesie trochę byliśmy, ale tak jak Wam mówię, dzisiaj bardzo wieje i trochę tak jest, jak te wielkie, takie ogromne drzewa zaczynają się bujać mocno, to trochę tak niebezpiecznie. No i piesek, on po prostu niekończąca się energią. Dobra, to tyle chciałam Wam przekazać. Tak jak mówię, no postaram się znowu odezwać wkrótce w kolejnym filmie. No i oczywiście widzimy się też we vlogu z kwietnia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. No mam nadzieję, że już niedługo, więc buziaczki na pewno w następnym vlogu też buziaki. Przesyłam Wam najlepsze życzenia, dużo uśmiechu, pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że u Was wszystko jak najlepiej i tyle. No. Życzę Wam dużo zdrówka. Buziaki. Pa, pa.